33. Forum Ekonomiczne w Karpaczu już za nami. Teraz czas na podsumowania. W tym roku do turystycznej stolicy Dolnego Śląska zjechało aż 6 tysięcy uczestników, którzy wzięli udział w ponad 500 debatach i panelach dyskusyjnych. Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas tegorocznego forum była kwestia rozwoju gospodarczego Polski oraz innych krajów regionu. Zgodnie z przyjętym projektem budżetu nowy rok przyniesie nam rekordową dziurę budżetową, wynoszącą prawie 300 miliardów złotych. Czy to dlatego rząd już teraz zapowiada sprzedaż państwowych banków? To jest alibi, dlatego że z tej sprzedaży pieniędzy nie będzie, ale tym uzasadnią. Trzeba sprzedawać, bo jest nierentowne. Jest nierentowne, bo parę miesięcy doprowadzili do braku rentowności i że trzeba zarabiać pieniądze. Oczywiście po sprzedaży pieniędzy będzie jeszcze mniej, no bo spadnie aktywność tych podmiotów, bo one albo zostaną wyprowadzone za granicę, to znaczy że zaczną być spółkami zagranicznymi i gdzie indziej będzie znaczna część fiskalizacji tego. Albo w ogóle przestaną istnieć jako konkurencja dla na przykład niemieckich firm. Miesięczny indeks koniunktury mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce spadł we wrześniu o 0,2 punktu i wyniósł 98 punktów, wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pogorszenie nastrojów wynikało głównie ze spadku inwestycji, wartości sprzedaży, nowych zamówień oraz zatrudnienia. Od dziś obowiązują nowe stawki przejazdu na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Za przejazd każdym 50-kilometrowym fragmentem na trasie Konin-Nowy Tomyśl motocykliści zapłacą 17 zł, a kierowcy samochodów osobowych 34 zł. To o 2 zł więcej. To już druga w tym roku podwyżka za przejazd. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostosowujący polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Nowe przepisy zakładają zmiany i uproszczenie obowiązków administracyjnych dotyczących VAT dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w różnych unijnych państwach. Ponad 60% respondentów spodziewa się szybkiego wzrostu cen w najbliższych miesiącach, poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Według danych biura wskaźnik przyszłej inflacji prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu obniżył się o 0,2 punktu wobec poprzedniego miesiąca. Nie spełniły się nadzieje ekonomistów na ożywienie w brytyjskiej gospodarce. W lipcu PKB pozostał tam na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się wówczas wzrostu o 0,2%. Niemiecki rząd ogłosił wprowadzenie tymczasowej kontroli na wszystkich lądowych granicach kraju. Mają one zacząć obowiązywać od poniedziałku 16 września i potrwać 6 miesięcy. Wszystko z powodu wzrostu liczby nielegalnych migrantów przybywających do krajów unijnych. Sąd Unii Europejskiej uznał, że obowiązek ujawnienia majątku przez rosyjskich oligarchów objętych sankcjami jest zgodny z unijnym prawem. Stwierdził również, że Unia miała prawo zamrozić aktywa rosyjskiego depozytu rozliczeniowego. Oba wyroki są nieprawomocne.